Nagrywam ten film po pierwsze dlatego, że jestem sama w domu, po drugie dlatego, że lubię gadać, zwłaszcza do kamery, a po trzecie dlatego, że słońce świeci i jest bardzo ładne światło i potem ma być brzydka pogoda przez następne kilka dni, więc stwierdziłam, że skorzystam z okazji. Let's begin! Kiedy zaczynałam kanał, zawsze wahałam się trochę przed dodawaniem takich filmów, gdzie typowo mówię, bo po pierwsze zastanawiałam się, czy to da ludziom przekonanie, że jestem fajna, że jestem cool, a po drugie I don't know, jakby ja bardzo lubię gadać do kamery i na moim pierwszym kanale miałam zdecydowanie więcej filmów o takiej tematyce, że jakby ja się opowiadałam na jakiś temat, dawałam jakieś rady i lubiłam je nagrywać, naprawdę lubiłam je nagrywać. Potem jakby zmieniłam trochę tematykę kanału, tamtego poprzedniego i już nie nagrywałam takich filmów. No a ostatnio nagrałam ten film o studiach i się przyjął całkiem i stwierdziłam, czemu by nie nagrać czegoś gadanego jeszcze raz. Tym razem wypowiadając się na temat pewności siebie i przyjmowania opinii innych, zacznijmy od tego, że ja parę lat temu, no może nawet jeszcze nie aż tak dawno, byłam osobą, która przejmuje się absolutnie wszystkim. Od jakby opinii ludzi, po to jak ludzie mnie postrzegają, po jakby wszystko, naprawdę. Ja miałam kiedyś taką koleżankę w gimnazjum i ona pewnego dnia powiedziała do mnie, że wow Marysia, ja to bym się chciała tak nie przejmować niczym, mieć na wszystko wywalone jak ty. No tak jak mówię, ja byłam takim kłębkiem nerwów, ja przejmowało mnie wszystko. Od tego, co mogą pomyśleć o mnie ludzie, którzy na pewno o mnie nie myśleli, bo po pierwsze nie gadaliśmy w ogóle, po drugie ewentualnie znaliśmy się tylko z widzenia i to tak... No nic więcej. Może jedynie wiedzieli, kim jestem, a ja wiedziałam, kim oni są i chodziłam jak takie, nie wiem, czy nazwać to dobrze kłębkiem nerwów, ale ja naprawdę przejmowałam się wszystkim, od moich ocen, po mój wygląd, po to, co powiem, co pomyślę, jaka jestem, co robię i dużo rzeczy robiłam pod ludzi, a nie pod siebie, więc kiedy ona mi to powiedziała, to ja byłam jak girl, you sure? Jakby stwierdziłam, że wypowiem się trochę na ten temat, bo tak jak mówię, ja już jestem zupełnie inną osobą i przez ostatnie lata, zwłaszcza przez takie 2 lata, no u mnie akurat zdarzyło się to podczas pandemii i ciężko mi powiedzieć, czy to jakby chodzi o pandemię, że ja faktycznie ta zmiana nastąpiła u mnie dzięki pandemii, czy jednak było to mimo wszystko trochę dorastanie, bo wydaje mi się, że też u mnie tak było, że z wiekiem ja zaczęłam po prostu mieć wywalone na pewne rzeczy. U mnie taki okres, takie 2-3 lata, stałam się zupełnie inną osobą i to pod naprawdę wieloma względami, ale nie że wyglądowymi, bo włosy zmieniałam przez ten okres miliony razy, ale tak psychicznie. Więc jeszcze raz wróćmy do tego, jaka ja byłam. Ja naprawdę byłam people pleaser. Ja zwracałam uwagę na jakieś drobne szczegóły w sobie, dużo rzeczy zmieniałam, bo w mojej głowie były ciągle takie myśli, co ktoś sobie pomyśli, jak ubiorę to, a nie tamto. Może pomyślałam, że jestem gruba, dlaczego chodzę w takich rzeczach, nikt z nich nie chodzi. I podobnie miałam jakby z moimi pasjami, z moimi hobby. Ja grałam kiedyś w piłkę i nie chciałam, żeby nikt przychodził na moje mecze, nawet moja rodzina. Bałam się takiej oceny ze strony kogokolwiek, że ja w ogóle gram, co ja w ogóle robię, czemu robię tak, a nie inaczej, jak ja wyglądam na tym boisku, mimo że to było mecz. I wszyscy wyglądaliśmy źle. Odważyłam się założyć kanał na YouTubie za nazwą Moje Przyjaciółki. Nie chciałam, żeby nikt wiedział o tych filmach. Jakby jakiś czas później moja znajoma z gimnazjum też założyła kanał na YouTubie, trochę o tym gadałyśmy i ona udostępniła swoje filmy na Facebooku. I dla mnie to było takie wow, ja byłam, naprawdę byłam pod wrażeniem, że ona to zrobiła. I mimo, że jakby nigdy tego nikomu nie mówiłam, zazdrościłam jej nawet tej odwagi, bo jakby od razu było widać różnicę w statystykach jakby, ciężko to tak nazwać, bo wiadomo, na YouTube jest czymś, co ciężko zacząć, to nie jest takie social media jak TikTok, a na YouTube no mimo wszystko jednak fajnie podzielić się na początku ze swoimi znajomymi, bo przynajmniej ktoś będzie cię oglądać. I widziałam taką różnicę właśnie w naszych statystykach, że ona mimo to, że dopiero faktycznie zaczęła, jakby dosłownie, to było bardzo porównywalne, a ja już robiłam to jakiś czas. Ja też chciałam zrobić, ja też chciałam to udostępnić na swoich jakichś social media, ale nie zrobiłam tego, bo bardzo bałam się. To ludzie mogą pomyśleć o moich filmach, że nie wiem, pomyślałam, że to jest żenujące to, o czym ja tam mówię, jakie tematy poruszam. I nigdy tego nie zrobiłam na tamtym kanale. Tamten kanał był tylko moją tajemnicą, mimo że jakby wiem, że część znajomych o nim wiedziała, jakby części tym takim najbliższym powiedziałam. I za każdym razem byłam zestresowana. Jak ktoś po prostu odkrywał te filmy. Pamiętam nawet, że jak zaczęłam być z moim obecnym chłopakiem, to ja mu w ogóle nie powiedziałam o tym. Wtedy był też moment, że ja nie nagrywałam ani na TikToku, ani na YouTubie, na tym starym kanale, nic, totalnie zero. I on pewnego dnia znalazł to i było mi tak głupio, ja tak sobie myślę, matko. Ale też to już był ten moment w moim życiu, kiedy szybko mi ta myśl minęła i ja po prostu stwierdziłam jakby okej, okay, I don't care, bo jeśli mu się coś nie spodoba, jeśli stwierdzisz, że to żenujące i głupie, to po co mi taki chłopak? Więc jakby jeśli to będzie powód do jakiegoś rozstania, mimo że to by był naprawdę bardzo odmienny powód, no bo jak coś, co ja lubię robić, co było moją pasją,
może być powodem do rozstania, to niech idzie. Jakby, I don't care, I don't need this man. No i tak jak mówię, to był taki moment, kiedy moje życie już zaczynało się trochę, nawet nie życie, tylko podejście, zaczynało się trochę zmieniać. Po odstawieniu social media przez jakiś czas po prostu miałam wywalone na większość rzeczy i też czasem, no bo tak jak mówię, zaczęłam zauważać, że tak naprawdę wiele rzeczy ma dużo mniej znaczenia, niż mi się wydawało. W końcu już na tym kanale nadeszła taka wiekopomna chwila, że ja udostępniłam swój pierwszy film z tego kanału, ale nie od razu, tylko po jakimś czasie nawet, na swoim Instagramie. To było dla mnie tak stresujące przeżycie, no co nie wyobrażacie, mimo że ja już byłam taka, że już nie do końca aż tak siedziałam to w głowie, to mimo wszystko nadal mnie to stresowało. No i wtedy przekonałam się w ogóle już tak najbardziej ze wszystkich moich doświadczeń przez ten czas, jak bardzo nikogo nie obchodzi to, co robimy. To jest taka myśl, którą ja się kieruję już ogólnie teraz, nie tylko jakby przyrzucając rzeczy do social media, ale też ogólnie w życiu. Bo tak naprawdę, jak dużo czasu spędzamy na myślenie o innych, ja byłam tak bardzo zestresowana tym, że wszyscy moi znajomi klikną w ten link, obejrzą film i pomyślą, że po pierwsze, co ja w ogóle tam robię? Dlaczego wrzucam filmy na YouTube? I co próbuję tym osiągnąć? A tak naprawdę większość tych znajomych nawet nie obejrzała tego filmu. No w sensie nie wiem, czy większość, nie większość. I to była dla mnie naprawdę taka ulga. I wtedy właśnie pomyślałam sobie o tym, że nikogo tak naprawdę to nie obchodzi. I ja po tym, jak zaczęłam regularnie nawet wrzucać te filmy na Instagrama, na story, linki, to tak w prawdziwym życiu nie spotkałam się z żadną jakby obelgą w tą stronę i nawet przy spotkaniach ze znajomymi, bo trochę mnie to stresowało. Nie chciałam jakby, żeby to było dziwne, rozmawianie o tym i tak naprawdę szczerze, jakby nie spotkałam się z taką sytuacją w gronie moich znajomych, czy jakichś tam w ogóle bliższych, żeby ktoś poruszył temat tego kanału tak na dłuższą metę. A jeśli już tak, to było krótkie w stylu, że mu się podobał, że to jest spoko, że fajnie. Myślę, że to mi tak mentalnie pomogło, bo kiedy faktycznie już tak pojedyncza sytuacja się zdarzyła, że ktoś właśnie przy mnie oglądał mój film, albo tak trochę dłużej poruszył temat, to naprawdę tutaj mówię bardzo pojedynczo, to ja potrafiłam dobrze na to zareagować, bo po prostu w mojej głowie jakby nie obchodziło mnie to. Jakby potrafiłam sytuację obrócić, no nie, że całkiem w żart, ale po prostu zrobić z niej coś jakby takiego, co nie wpływa na moją psychikę i nie myślałam potem o tych sytuacjach. Raz na jednej imprezie oglądaliśmy moje filmy, nie przejęłam się tym wcale i raz moja żona, kuzyna oglądała też przy mnie ten film. Jakby myślę, że to dało mi dużo więcej radości przy tym kanale niż przy poprzednim. Bo kiedy ja miałam poprzedni kanał, to wiadomo, nagrywałam filmy, bo lubiłam i to sprawiało mi przyjemność, to była moja pasja, nadal zresztą jest. Ale ja miałam w głowie takie bardzo parcie na to, żeby te filmy miały dużo wyświetleń, bo jeśli ktoś znajdzie mój kanał i zobaczy, że przynajmniej mam dużo wyświetleń i dużo wszystkiego, to nie pomyśli, że to jest aż takie dziwne, że ja to robię, bo to po prostu jakby ma już sens wtedy, co w ogóle było głupim myśleniem. Ale dlatego też przez to bardzo zniechęciłam się do dodawania filmów i do publikowania czegokolwiek w internecie. Moim zdaniem takim właśnie kluczową rzeczą, żeby zyskać i pewność siebie i przestać przejmować się opinią innych, bo tak przynajmniej ja u siebie zauważyłam, że jakby jak przestałam się przejmować tym, co ludzie o mnie mogą pomyśleć, zwłaszcza tacy, z którymi jakby nie mam nawet kontaktu, czy nie chcę mieć kontaktu, których nie znam, zaczęłam być bardziej pewna siebie i zaczęłam żyć tak, jak ja chcę. I też zauważyłam, że ja wcale nie myślę o innych, tak jak mi się wydaje, że ktoś może o mnie pomyśleć. Jakby trzeba pamiętać, że nie jesteśmy pępkami świata, bo każdy jest pępkiem świata we własnym świecie i ludzie są tak egoistyczni, że patrzą na czubki własnego nosa cały czas i każdy myśli tak naprawdę tylko o sobie, więc jeśli wydaje wam się, że ktoś może myśleć o was, to szanse są naprawdę nikłe. I kiedy mówiłam, że pomogło mi to nie tylko jakby w YouTubie takie przekonanie i w tym udostępnianiu, ale też w prawdziwym życiu, jakby kiedy gdzieś wychodzę, to nie przejmuję się tym, że ktoś może pomyśleć, że wow, mam słaby outfit, bo szłam w dresie, że jestem niepomalowana, że moje włosy wyglądają okropnie. Czy na przykład też właśnie na jakichś imprezach, na jakichś spotkaniach, kiedy wydaje mi się, że zrobiłam coś głupiego, próbuję sobie przypomnieć, po pierwsze, czy ja myślę o tym, kto inny co głupiego zrobił i nie, kiedy ludzie dookoła mnie robią głupie rzeczy, nawet dużo więcej głupich rzeczy niż ja, a ja zrobię jedną, to ja myślę tylko o tej jednej rzeczy, nie myślę o tych ludziach dookoła, którzy zrobili inne głupie rzeczy, a oni najpewniej myślą o swoich głupich rzeczach, które zrobili. I tak samo z, właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, z ubraniami. Ja nie zwracam uwagi, jak są ubrani inni,
jakie mają włosy, czy są pomalowani, bo mam to gdzieś. Jakby nie jest mi to do szczęścia, do życia, do niczego tak naprawdę potrzebne. Więc dlaczego ktoś miałby zwracać uwagę na to, jak ja wyglądam? A nawet jak ktoś zwróci na to uwagę, to gwarantuję, że nie myśli o tym dłużej niż chwilę. Bo, no tak jak powiedziałam, każdy myśli tylko o sobie, o tym, jak on wygląda, co robi. I naprawdę to jest głupie, dawać ludziom rządzić naszym życiem, naszym tokiem myślenia. Ludziom, których nie obchodzimy aż tak, jakby się nam mogło wydawać. Wydaje mi się, że właśnie to jest kluczowe, bo bez zapamiętania, że nikogo nie obchodzi to, co robimy, jak wyglądamy, co zrobiliśmy, tak bardzo jak nas samych, ciężko będzie zmienić tego myślenia, bo to jest taka podstawa, którą należy zrozumieć. Ale mimo tego, że każdy jest zajęty własnymi sprawami, to ludzie i tak będą zawsze gadać, bo tego, to jest coś, czego nie da się uniknąć. I to jest kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać. Na koniec dnia tacy ludzie nie są szczęśliwymi ludźmi. To oni są problemem, a nie wy. Bo szczęśliwy człowiek nie powiedziałby niczego złego na temat innej osoby, bo nie miałby takiej potrzeby. Ten problem nie ma z wami nic wspólnego. Po prostu do your thing. Bo ludzie zawsze będą gadać. Na pewno mniej niż wam się wydaje, ale będą. Trzeba to po prostu olać w obu sytuacjach, bo nieważne, czy nam się wydaje, że ktoś o nas gada, tak naprawdę nie. Czy ktoś faktycznie o nas gada. Bo nawet jeśli gada, to jego problem, nie nasz. A jak nie gada, no to w ogóle trzeba tylko minąć swoją głowę i naprawdę przestać się tym wszystkim przejmować. I ja gwarantuję, bo ja wiem, ja sama przez to przechodziłam, ja sama się przejmowałam, ja sama podporządkowałam się, wciskałam się we wszystkie schematy, żeby ludzie myśleli, że jestem fajna, żeby nie oceniali moich myśli, opinii mojej na różne tematy. Kiedy przestałam się tym wszystkim przejmować, dopiero wtedy tak naprawdę zaczęłam być szczęśliwsza, realizować siebie. At the end of the day, jesteśmy sami ze sobą i to my, a nie ktoś inny, czy ocenia nas, czy nie. Mamy być zadowoleni z tego, co robimy, bo to my zostajemy z tym już do końca. A jeśli chodzi o to, kiedy na przykład znajomi zaczynają nas oceniać, łatwiej jest na pewno mówić o takich rzeczach, niż faktycznie się do nich stosować, no bo kiedy twoi znajomi oceniają to, co lubisz i na przykład są to twoi jedyni znajomi, co zrobić? Jeśli boimy się, że znajomi nas oceniają, prawdopodobnie nie, prawdopodobnie, bo tak jak mówię, ja tak miałam z kanałem, jak udostępniłam, to wiadomo, ci bliżsi znajomi, moi przyjaciele wiedzieli, ale ci tacy dalsi, czy z którymi się czasami tylko spotykałam, nie. I dopiero jak udostępniłam, to wiedzieli, to bałam się, że właśnie pomyślą, że jestem jakaś dziwna. A tak nie było, bo oni mają swoje życia. A nawet jeśli zaczynają gadać, to tak naprawdę nie są dobrymi znajomymi, nie są dobrymi przyjaciółmi i nie potrzebujecie tych ludzi w waszych życiach. To jest naprawdę droga, którą warto przejść. Życie staje się dużo bardziej fajniejsze, kiedy nie robi się czegoś pod innych, a robi się wszystko pod siebie. Napisałam sobie ten filmik na kartkach. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam. I wiem, że mówiłam to już w którymś filmie, ale powtórzę to kolejny raz, bo ja uwielbiam gadać do kamery. Ja w ogóle uwielbiam gadać i myślę, że to widać trochę w tych filmach, że ja, zwłaszcza teraz, jak mam taki mood, że mam ochotę mówić i mówić i mówić, to w ogóle na początku, po pierwsze, to nie mogę nigdy skończyć filmu, a po drugie, to gadam cały czas i mam słowo tok. Też nie wiem, czy to, co mówię, ma sens, bo jakby ja tak sobie wszystko tutaj zapisałam, ale też jak mówię, to też nie spoglądam cały czas na tą kartkę, tylko mówię od siebie, bo to w sumie na tym polega ten film. Czy będę w stanie to poskładać do kupy, czy nie zapomniałam o czymś ważnym, co na przykład chciałam powiedzieć i no. Także mam nadzieję, że to, co mówiłam teraz, nie było bełkotem. Mam nadzieję, że mimo, że to są takie dosyć powszechne sztuczki, rady, to pomogły trochę, bo ja sama wiem, jak bardzo mi były potrzebne takie rzeczy, jaka różnica jest teraz między tym, jakim ja byłam, kim teraz jestem. Yeah! I pewnie stara ja nie dodałaby tego filmu, bo zawsze miałam takie poczucie, że powinnam być cool na tych filmach, że w ogóle, że odbiór mojej osoby powinien być cool. A czy jakby takie filmy mówione, czy rozmawianie, takie coś takiego jest cool? Ja bardzo tak mówię, lubiłam nagrywać takie filmy i nigdy ich nie nagrywałam potem już, bo powinna być cool i powinna robić śmieszne rzeczy, powinna być zabawna i przez to nie byłam sobą, więc ani nie byłam zabawna, ani nie byłam sobą, więc była jakby podwójna porażka. I yeah, that's it! Nagrałam dzisiaj dwa filmy. Także mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni, bo ja naprawdę jestem z siebie dumna. Zwłaszcza, że wczoraj na przykład nie zrobiłam nic. Ale to dlatego, że chciałam obejrzeć cały sezon High School Musical, The Musical, The Series i okazało się, jakby przygotowałam sobie specjalnie wolny dzień, żeby tylko obejrzeć ten trzeci sezon, specjalnie nadrabiałam drugi, zostało mi wtedy 4 odcinki. I okazało się, że odcinki będą wychodzić co tydzień, wszedł tylko jeden odcinek wczoraj. A ja nie miałam żadnych planów i przez to nie zrobiłam wczoraj nic. Ja uwielbiam mój pokój, ale strasznie mnie denerwuje, że jest już tyle rzeczy w tle i ja nie chcę się jej pozbyć, bo tak naprawdę jak ja tutaj funkcjonuję i żyję na co dzień, to ja ją uwielbiam, ale jak nagrywam filmiki, to miniatury nigdy nie są takie estetyczne, jakbym chciała. Okej, okay, I think I got it. Także jeszcze raz żegnam, życzę wszystkim miłego dnia. Yeah, okej. Okay.